Hej, z tej strony Jacek z wideotesty.pl. W dobie dzisiejszego rozwoju technologicznego dobry system multiroom to coraz częstszy wybór w kwestiach muzyczno-dźwiękowych, szczególnie w większych domostwach. Możliwość puszczania ulubionych utworów w całym domu z centralnej jednostki, jaką jest smartfon, tablet czy inne urządzenie, to wygoda i przyjemność. Na rynku pojawiło się bardzo wiele rozwiązań, które podchodzą do tematu na różne sposoby. Niektórzy producenci wykorzystują łączność Bluetooth między stacyjkami, inni tworzą lokalny system Wi-Fi odrębny od istniejącej sieci. W takim wypadku najczęściej potrzebujemy osobnego nadajnika, który zwyczajnie wpinamy w źródło dźwięku. Firma Denon wymyśliła jednak inne, nowatorskie i ciekawe rozwiązanie. Dzisiaj mam dla Was test dwóch głośników systemu Multiroom, Denon Heos 3 oraz Heos 5. Sprawdzimy, jak będą się sprawować. Głośniki systemu Heos mają swoje trzy wersje na rynku, nazwane odpowiednio 3, 5 oraz 7. Mi dane przetestować było jedynie dwa pierwsze, choć wszystkie produkty z tej serii poza wielkością, mocą i wyglądem głośnika nie różnią się funkcjonalnością od pozostałych. Heosy przyszły do mnie zapakowane w ochronny szary karton wysyłkowy. W środku znajdowała się już nieco bardziej reprezentacyjna forma opakowania. Po otwarciu naszym oczom ukazują się instrukcje obsługi i pudełka z całą kablozawartością, czyli zasilaczem, kablem mini jack do programowania głośników oraz kablem Ethernet. Po wyciągnięciu ochronnych kawałków styropianu naszym oczom ukazują się przepiękne stylowe głośniki, opakowane dla pewności jeszcze warstwą ochronnej siateczki. Po uporaniu się z opakowaniem czas na ocenę wyglądu i złącz samych głośników. Każdy głośnik systemu Heos dostępny jest w dwóch kolorach, czarnym oraz białym. Poszczególne produkty z serii różnią się od siebie diametralnie w kwestii designu. Zaczynając od Heosa 3 otrzymujemy pokaźnych rozmiarów pojedynczą kolumienkę, która poprzez ciekawe ścięcia i zaokrąglenia może z powodzeniem prezentować się w pionie, jak i w poziomie. Na górze produktu widnieją trzy przyciski: regulacja głośności oraz wyciszenie urządzenia. Na dole mamy świecącą diodę LED informującą o stanie pracy głośnika. Zaraz pod nim znajduje się potężna gumowa nóżka, która nie pozwala na najmniejsze przesunięcia podczas wybrzmiewania dźwięku. Gdy stawiamy kolumnę poziomo, stabilność zapewniają już nieco mniejsze, ale też wykonujące swoje zadanie gumowe podkładki. Z tyłu testowanego produktu możemy zobaczyć naklejki i emblematy producenta, a także tunel rezonansowy wskazujący na obudowę typu bass reflex. Z tyłu, na samym dole, czeka nas rzecz najważniejsza – złącza i porty. Od prawej do lewej są to po kolei. Tradycyjny wtyk zasilania 18V, wejście mini jack AUX, złącze USB do alternatywnego podłączenia zasilania 5V, złącze Ethernet do podłączenia urządzenia do sieci oraz przycisk Connect wraz z diodą informującą o stanie łączenia się z routerem w trakcie konfiguracji. W Heosie 5 sprawa ma się podobnie. Ten sam zestaw złącz z tyłu urządzenia, również trzy przyciski, tym razem położone z boku. Ten produkt ma wyłącznie jedno ułożenie, poziome. W tym wypadku z powodu większych rozmiarów urządzenia otrzymaliśmy również wkomponowaną rączkę, która pozwoli nam przenosić głośnik w dowolne miejsce. Z frontu również bez zmian, na dole dioda informująca o stanie pracy produktu. W systemie Heos bardzo ciekawe jest to, jak odmienne designersko głośniki w praktyce do siebie pasują, jeżeli są w tej samej wersji kolorystycznej. Są to moje subiektywne odczucia, ale głośniki w zestawie prezentują się bardzo ładnie. Ale koniec o wyglądzie, czas się przenieść do części funkcjonalnej testowanego produktu. Heos Multiroom System działa w prosty, a zarazem ciekawy i niecodzienny sposób. Zaczynamy od ustawienia naszych głośników w odpowiednim dla nich miejscu. Heos 5 to kolumna większa, przeznaczona do salonów, sypialni czy innych częściej odwiedzanych pomieszczeń. Świetnie będzie się prezentowała przy zestawie kina domowego lub przy kanapie. Heos 3 natomiast to mniejszy głośnik, który umieścić możemy w kuchni czy prywatnym gabinecie. Jeżeli posiadamy dwa głośniki Heos 3, można rozważyć ustawienie ich w formie kolumn stereo. Aplikacja bez problemu pozwala na takie sparowanie. Oczywiście nikt nie narzuca zastosowania, są to jedynie przykłady. Gdy nasze Heosy są już rozmieszczone, czas na ich konfigurację. W tym celu ściągamy aplikację Denon Heos App, dostępną na urządzenia z Androidem lub iOS. Tutaj do gry wchodzi wspomniany wcześniej kabel mini jack, którym przekażemy do głośnika hasło do naszej domowej sieci Wi-Fi, nadamy mu nazwę i zadecydujemy o podstawowych ustawieniach. Jeżeli w pobliżu głośnika znajduje się router, zamiast bezprzewodowego połączenia można produkt podpiąć bezpośrednio kablem Ethernet. Po szybkim update'cie oprogramowania głośniki są gotowe do pracy i bez problemu listują się w aplikacji. Teraz wystarczy wskazać głośnik oraz źródło dźwięku, które ma na nim rozbrzmiewać.
W aplikacji obecnie mamy dostęp do serwisów Spotify, Deezer oraz TuneIn, które spajane są w całość poprzez playlisty tworzone na specjalnym koncie Chaos App. Pozwala to na kontrolowanie utworów z wielu źródeł internetowego streamingu. Jeżeli nie interesuje Was muzyka online, mamy możliwość przesyłu naszej lokalnej muzyki z telefonu w formatach rozpoznawalnych przez aplikację. Ostatnim źródłem jest złącze AUX, które możemy podpiąć do dowolnego źródła dźwięku i słuchać go na naszych Chaosach. Oczywiście aplikacja pozwala zarządzać jednocześnie wszystkimi głośnikami Chaos, które znajdują się w naszym systemie Multiroom. Oznacza to, że każde z źródeł można niezależnie przypisać pojedynczym głośnikom lub zgrupować je i usłyszeć synchronizowaną muzykę w całym domu z naszego ulubionego serwisu streamingowego lub laptopa podłączonego do jednego z testowanych produktów. Poza opisywaną funkcjonalnością, Denon Chaos App pozwala również na zarządzanie głośnością poszczególnych urządzeń w systemie, a także zapewnia prosty equalizer, który pozwoli na podbicie basów lub wyróżnienie tonów średnich. Tak to wszystko powinno działać w teorii. Jak jest więc w praktyce? Aplikacja do obsługi systemu Chaos bywa niesforna i czasami potrafi się zaciąć, choć nie jest to coś szczególnie utrudniającego pracę z głośnikami. Słuchanie muzyki z serwisu Spotify na głośnikach Chaos odbywa się poprzez opcję Connect, funkcjonalność, która jest dostępna jedynie w wersji premium. TuneIn działa przyzwoicie i bez zastrzeżeń. Deezer po paru problemach związanych z rejestracją również większego problemu nie sprawiał. W kwestii odtwarzania plików lokalnych skazani jesteśmy na wbudowany w aplikację player, który nie jest rozbudowany i nie pozwala na tyle opcji co inne darmowe rozwiązania. Odtwarzanie AUX działa dobrze. Zdecydowanie najbardziej brakuje innych opcji jak streamowanie wszystkich dźwięków z telefonu lub innego urządzenia z zainstalowaną aplikacją. W taki sposób na głośnikach Chaos usłyszeć byśmy mogli aplikację YouTube'ową czy muzykę z ulubionego androidowego odtwarzacza czy iTunesów. Ale dość o aplikacji. Poza funkcjonalnością liczy się przecież sam dźwięk. Ten zdecydowanie zdaje egzamin. Marka Denon to nie przelewki. Zarówno Chaos 3, jak i Chaos 5 mają tyle mocy, że ze spokojem wypełniają cały pokój dźwiękiem. Strategiczne rozmieszczenie przetworników pełnozakresowych i wooferów oraz dwukanałowy wzmacniacz cyfrowy klasy D w urządzeniu sprawia, że mamy wrażenie przestrzenności dźwięku. Trudno zlokalizować jego źródła, to naprawdę fajna sprawa, gdy okazuje się, że całość gra z małego designerskiego produktu w rogu pokoju. Głośniki Denona grają bardzo czysto, zarówno basy, jak i tony średnie oraz wysokie równomiernie dają się słyszeć, żaden nie wybija się ponad inny. Zestaw Multiroom Denon Chaos to bardzo ciekawe rozwiązanie o bardzo wąskim zastosowaniu. Poszczególne elementy tego modularnego zestawu oferują bardzo wysoką jakość dźwięku, niesamowitą moc głośników, stylowy wygląd i bardzo dobre wrażenia słuchowe, które wypełniają całe pomieszczenie. Możliwość układania sobie różnych głośników w poszczególnych pomieszczeniach, zestawianie w zestawy stereo lub większe, to naprawdę super sprawa. Aplikacja, choć nieco niedopracowana, swoje zadanie spełnia i bez problemu posłuchamy sobie muzyki z naszych ulubionych stream mediów. Finalnie więc musicie sobie zadać pytanie, do czego potrzebujecie Multiroom system? Jeżeli to komfortowego słuchania muzyki z aplikacji streamingowych w najwyższej możliwej jakości, seria Denon Chaos jest zdecydowanie dla Was.